Owego dnia podeszli do niego saduceusze, którzy twierdzą, że nie ma zmartwychwstania, i zapytali go: Nauczycielu, Mojżesz powiedział, jeśli ktoś umrze bezdzietnie, brat jego ożeni się z jego żoną i da potomstwo swemu bratu. Było wśród nas siedmiu braci i pierwszy ożeniwszy się umarł, a nie mając dzieci, pozostawił swoją żonę bratu. Podobnie też drugi i trzeci aż do siódmego. Na końcu umarła żona. Który z tych siedmiu będzie ją miał za żonę, kiedy zmartwychwstanie? Bo wszyscy ją mieli. A Jezus im odpowiedział. Błąd wasz polega na tym, że nie znacie pism ani mocy Bożej. Bo po zmartwychwstaniu ludzie nie będą się żenić ani za mąż wychodzić, lecz będą jak aniołowie w niebie. Nie czytaliście, co Bóg powiedział o zmartwychwstaniu? Ja jestem Bogiem Abrahama i Bogiem Izaaka i Bogiem Jakuba. Nie jestem Bogiem umarłych, ale żywych. A tłumy, usłyszawszy to, były pełne podziwu dla jego nauki. Faryzeusze zaś, dowiedziawszy się, że zamknął usta saduceuszom, zebrali się przy nim, a jeden z nich, biegły w prawie, zapytał go podstępnie: Nauczycielu, jakie przykazanie jest największe w prawie? On zaś odrzekł: Będziesz miłował Pana Boga swego z całego serca i z całej duszy i wszystkich myśli. To jest największe i pierwsze przykazanie. A drugie jemu podobne. Będziesz miłował bliźniego jak siebie samego. Na tych dwóch przykazaniach opiera się całe prawo i prorocy. A kiedy faryzeusze zebrali się razem, Jezus ich zapytał: Co sądzicie o Mesjaszu? Czyim jest synem? Mówią mu: Dawida. Mówi im: To czemuż Dawid nazywa go Panem, mówiąc z natchnienia ducha: Rzekł Pan mojemu Panu, siądź po mojej prawicy, aż rzucę twych nieprzyjaciół pod twoje stopy. Jeśli więc Dawid nazywa go Panem, to jakżeż on może być jego synem? I nikt nie umiał mu na to odpowiedzieć. Nikt też od tego dnia nie odważył się zadawać mu pytań.